Duże opakowanie, duża instrukcja i duże oczekiwania. Czy zostaną spełnione? O tym przekonamy się już dziś. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w zestawie, którego pakowanie i instrukcja nie mieści się w kadrze, więc może zejdźmy na dół. Na pewno na starcie chciałbym zwrócić uwagę na opakowanie, dość duże, przyznam się szczerze, jak na dwa takie pojazdy. Czy one będą jakieś specjalnie większe? Raczej wątpię. Specjalnie większe do tego, co dotychczas mieliśmy, z czym dotychczas mieliśmy do czynienia. Zaraz się to oczywiście okaże, natomiast faktycznie dość duże opakowanie. Z drugiej strony zwracam na siebie uwagę w sklepie, a może o to chodzi, bo jednak blocki zasługują na zauważenie. Co mi się przede wszystkim bardzo podoba, to spójrzcie. Mamy tutaj to zapakowane w ten dodatkowy karton, czyli po prostu dodatkową ochronę, tak byśmy się nie musieli martwić, że naszym klocuszkom stanie się jakakolwiek krzywda. I to rozwiązanie akurat w pełni pochwalam. Mamy oczywiście kilka woreczków, mamy również i blisterek z naklejkami. Nie spodziewałem się, że będzie inaczej, chociaż czekam kiedyś na ten dzień, czy blocki mnie tutaj zaskoczą. I tak samo jak już jesteśmy przyzwyczajeni, instrukcje, gdzie naklejki osobno, a samą instrukcję do pojazdów osobno. Dobra, ja się teraz biorę za budowanie i zaraz omówimy sobie całość zbudowaną. No więc jak widzicie, na starcie jest bardzo dobrze. Zapomniałem jeszcze dodać, że oczywiście szybki są w folice, coś czego nie robi praktycznie tutaj nikt, a już na pewno nie Lego. I tak samo już w tym zestawie, to jest bardzo ważna informacja, był separator. To jest chyba najmniejszy zestaw póki co, w którym ten separator był i super, bo rok temu mówiłem, że ten separator mi się przydał. Wiem, już to mówiłem, bo już były w innych blockach, ale cieszy mnie to, że po prostu ta prośba została spełniona i do coraz mniejszych zestawów ten, że gadżet jest dodawany, bo jest naprawdę przydatny. To tutaj dużo gadać, no instrukcja nas niczym kompletnie nie zaskakuje, już się do niej przyzwyczailiśmy. Tutaj w przeciwieństwie do remizy te kolory, mam wrażenie, były dobrze odzwierciedlone. Prezentacja tutaj zestawów jeszcze z tyłu, pamiętajcie, że już ten i ten u mnie były. Pozostałe te dwa czekają na recenzję jeszcze, więc spokojnie to wszystko będzie. Jeżeli coś miałbym na pewno pochwalić, to też to, że mamy tutaj całkiem sporą liczbę elementów zapasowych. Dokładnie taką. Ale mam wrażenie, że póki co gadamy o otoczce, a nie o głównych konstruktach, więc może przejdźmy do głównych konstruktów tutaj, bo wbrew pozorom jest to bardzo ważny zestaw. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj tego tytułowego pana z okładki. No właśnie, nie w każdym zestawie on jest, a wręcz przeciwnie, w małej ilości zestawów, więc jeżeli go chcecie, to jest chyba najtańszy sposób, by go sobie pozyskać. Spotykamy się tutaj z dwoma pojazdami. Jeszcze raz mówię, nie wiem czemu ten karton jest tak duży, ale może i dobrze, niech to będzie z daleka widoczne. I mamy dwa pojazdy, jeden pomarańczowy, oczywiście drugi czaro-limonkowy. Zacznę od tego, no niestety tutaj już jak mówiłem, znaczy niestety nigdy nie będę fanem naklejania naklejek tak, byśmy musieli je naklejać, wiecie, tutaj zaklejając dwa elementy, czy tutaj cztery i tak dalej. Dlatego właściwie nakleiłem tylko i wyłącznie cztery naklejki z całego tutaj blistra, bo na przykład ten Moon Knight, świetna naklejka, naprawdę super, ale wolałbym osobiście, by mieściła się tutaj na tym tile'u 2x4, a nie była tutaj na całość, uniemożliwiona nam rozbudowanie, zburzenie tego pojazdu i budowanie z niego czegoś innego. Dlatego jedyną naklejką na całym elemencie było to tutaj i tak też tu nakleiłem. Od razu dodam jeszcze, że budowanie naprawdę jest spoko. Nie jest to miękkość i jakość Lego, nie buduje się aż tak przyjemnie, ale buduje się bez większego problemu, bez jakiegoś bólu i wciskania na siłę i po prostu, tak jak mówię, tutaj bólu tych palców. Buduje się też bardzo szybko, naprawdę no, sprawiało mi ono przyjemność. Żeby nie było, pojazd naprawdę swoje waży. I powiem wam szczerze, myślę, że powinienem też zacząć recenzję od czegoś innego, bo generalnie chciałem tutaj trochę unikać oczywistych porównań do, wiadomo, Speed Champions, ale później stwierdziłem, kurczę, no nie będę unikał tego porównania. Bo powiem wam szczerze, że gdy postawimy sobie obok właśnie Speed Championsa, no kurczę, te pojazdy się bronią jak najbardziej. Nie chcę używać takich brutalnych sformułowań jak nie ma wstydu, bo to absolutnie nie, ale jak sobie porównałem oczywiście tego starego, w sensie tego węższego jeszcze Speed Championsa, to naprawdę kurczę, szczególnie ten pojazd mógłby spokojnie u mnie na półce te dwa obok siebie stać i po prostu nie kłułyby się jakoś ze sobą. Naprawdę to jest bardzo duża pochwała, bierzcie to pod uwagę. A teraz faktycznie przejdźmy do tego zestawiku. Niesamowicie dobrze wykonany, oczywiście jak na blocki, pojazd. Widać dużą różnicę między City a tymi seriami tutaj i bardzo bym sobie życzył, bardzo bym chciał, by również te zwykłe serie Town, te właśnie City, te miasta były takiej jakości. O co mi chodzi? O to, że tutaj czułem, że ten model jest dopieszczany. Tak jakby chociażby tutaj widzicie jeszcze taki fragment, ale przede wszystkim tu bardziej przy nadkolach, tu jeszcze jakiś był 1 na 1 powciskane elementy i to po prostu było tutaj czuć, że jest, o, tutaj widzicie detalami wypełnione co do każdego w miarę milimetra, by nie było jakichś nie tylko pustych przestrzeni, ale czegoś, co po prostu razi w oczy, bo wiecie, tutaj bez tego elementu 1 na 1 już by ta dziura była większa, tymczasem jest taka mała, którą spokojnie możemy widzieć u konkurencji, więc nie ma, tak jak mówię, tutaj czegoś takiego, że coś w tej serii zostało olane. Wykończenie jest tu na naprawdę dobrym poziomie i mnie to cieszy. Masa tego pojazdu jest naprawdę, waga tego pojazdu jest naprawdę duża i czuć, że to nie jest, wiecie, taka po prostu wydmuszka w środku. I te wszystkie wykończenia skosowe i naprawdę czuć tutaj, o, jeszcze w zderzaku takie dopieszczenie, że ktoś nad tym siedział i naprawdę dużo myślał i zostało to wykonane naprawdę dobrze. Jeżeli sobie otworzymy ten pojazd, tutaj trzeba faktycznie troszkę sprytu, bo o, no niestety nam się tutaj często to wysadza w ten sposób. Nie jestem w stanie jakoś tego ominąć, chyba że ja coś po prostu źle robię. I spójrzcie jeszcze do środeczka. Mamy tutaj coś na wzór fotelu, mamy i kierownicę i naprawdę całkiem ciekawego tutaj widzimy właśnie. Ja go City Night nazywam z oczywistych względów, że tak nazywa się jego pojazd, ale widzimy blond, uśmiech i napis oczywiście na klacie Born to Ride Start. Bardzo dobry nadruk. Szkoda, aż nie ma go kontynuowanego z tyłu. Czekam, aż blocki będą też z tyłu zadrukowane. Swoją drogą czekam też, aż zaczną jednak mieć napisy o jakieś B, logo, cokolwiek na studach. Blocki, zasługujecie już na to w pełni. Jesteście na tyle dobrą firmą, że study powinny być z waszą nazwą, jakimś logiem, czymkolwiek, powinny być charakterystyczne, powinny być rozpoznawalne. Natomiast figurka tutaj ta, to jest Pallicho. I Pallicho jest, powiedziałbym, ten pojazd, bo drugi to dopiero jest porządna robota. Więc przejdźmy sobie do pojazdu numer 2. Oj, ten pojazd podoba mi się zdecydowanie bardziej. Nie tylko kolorystyką, po prostu te kolory zostały dobrane tutaj świetnie. Wyróżnia się, wygląda dobrze. Tutaj nakleiłem tą naklejkę u góry, jak już nieraz mówiłem, ta pani niesamowicie, ta grafika bardzo mi się podoba i tutaj te dwa po bokach. Minimalna uwaga, pamiętajcie, żeby jednak wcześniej przejrzeć sobie ten papierek z naklejkami, bo tutaj widzicie, na przykład wchodził mi kołpak, musiałem go później tu odchylać, żeby to mi weszło. No można by tutaj niestety też później mieć trochę komplikacji, bo rozbudowywania po co. Przejrzyjcie wcześniej, także nakleiłem tutaj te elementy, na których tylko nie łączą się z innymi, nie na łączeniach i tak dalej. Tu uważam, że to dopieszczenie pojazdu jest jeszcze większe, jeszcze lepsze. Tutaj spójrzcie, z tyłu dwie rury wydechowe, tutaj też z kosami starano się wykorzystać każdą możliwą przestrzeń, by nie było tu jakiejś kanciastowości i tak dalej. To samo tu u góry i jak pięknie to nam tu przechodzi właśnie na dach. Jedna tutaj szyba, tam były dwie, ta przepodłużna maska. Faktycznie, ja wiem, z tą naklejką wyglądałoby to jeszcze lepiej, ale jeszcze raz powtarzam, no ja nie będę nigdy tego entuzjastą. Nawet tutaj wszystko poupychane, wszystko jest elegancko i jest zrobione po prostu, no naprawdę, kurczę, przekonywująco, że taki pojazd, wiecie, istnieje, że nie jest to jakiś byle pojaździk, kurczę, wymyślony na szybko. Nie, ktoś nad tym pracował, oczywiście to na licencji i tak dalej, ale chodzi mi o to, że ktoś tu nad tym pracował właśnie, by te pojazdy były jak najbardziej tutaj zrobione poprawnie. Same but different. No to oczywiście taki jeden z napisów właśnie The Collection, który możemy często w tamtej właśnie serii zobaczyć. No i cóż, tutaj mówię, jestem pan tytułowy w białych gaciach, takim lawendowym podkoszulku z też czapeczką w kolorze oczywiście wozu i tutaj tak samo. Kolejna jeszcze prośba tu do blocków, a właściwie takie jakby ubożne życzenie, zacząć wchodzić jakieś jednak nadruki. Pizzerek, może nawet nie tyle pizzerek, to po prostu do deski rozdzielczej i tak dalej, też jak najbardziej. To już są na tyle dobre klocki, że po prostu na to zasługują. Tutaj to jest zdecydowanie lepiej, tu już nam bez problemu wchodzi to. Jedno zastrzeżenie, jeszcze mieliśmy dość dużą liczbę tych elementów zapasowych, niestety tutaj mi jednego klocka brakło, mianowicie pod tym, tego na całe szczęście nie widać. Ja sobie to zaślepiłem zupełnie innymi elementami, po prostu wykorzystując takich, których miałem tu trochę więcej. No i też fakt, został to z boku fajnie zakamuflowane, jednakże brakło i trochę się waham, czy nie zgłosić jakiejś reklamacji tu do blocków, czy nie zrobić wam też filmu, jak wygląda reklamacja w blockach, którą oczywiście gdzieś tam anonimowo sobie przeprowadzimy. Piszcie, co myślicie, a ja jeszcze na chwilę się popatrzę na ten po prostu pojazd, bo patrzcie, jeszcze tutaj, jak to jest fajne, te światła powykańczane, czuć tutaj po prostu pełne dopieszczenie, czuć tu pełną troskę, by to było dobre i to, moi drodzy, po prostu jest dobre. Tak jak mówiłem, skoro możemy to śmiało postawić obok klockowych Speed Championsów, no to to już jest chyba recenzją samą w sobie. Nie brakuje tu oczywiście kilku wad, które też wymieniałem, ale mimo wszystko one są gdzieś przysłonięte i też widzę ewidentną różnicę między właśnie The Collection a zwykłymi blockami i teraz jeszcze raz mam takie życzenie, by te zwykłe blocki dążyły do takiego właśnie dopieszczenia szczegółów i po prostu czucia, że ktoś tutaj wkłada pełne serducho. I mam nadzieję, że wy w mój kanał też wkładacie pełne serducho, a oczywiście możecie mi to pokazać lajkiem czy komentarzem, a najlepiej w ogóle subem, oczywiście wraz z dzwonem, bo wtedy ma to największy sens. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach. Bye!